chciałbym dzisiaj zająć się tym odkurzaczem, który w stanie nierozpakowanym leży u mnie w warsztacie już od ponad tygodnia, prawie od 2 tygodni. Jeżeli dobrze pamiętam, co zamówiłem, to powinien to być polski odkurzacz typu 102B z zakładów Zelmer w Rzeszowie. Czyli nie będzie to jakiś specjalny rarytas, tylko typowy polski odkurzacz z lat 80., dosyć często spotykany. Ale mimo wszystko bardzo chciałbym go dzisiaj wreszcie rozpakować, bardzo chciałbym zobaczyć, w jakim jest stanie i przede wszystkim w jakiej jest kondycji technicznej. Patrząc z zewnątrz, odkurzacz jest w nie najgorszym stanie. Wszystkie elementy wydają się oryginalne. Niestety jest tutaj pęknięta tylna część obudowy i to wygląda na to, że ona niestety pękła w transporcie. Tutaj są dosyć takie świeże ślady tego pęknięcia. Zobaczymy, jeżeli ten fragment rzeczywiście znajduje się w środku lub w opakowaniu. Spróbuję to skleić, być może mi się to uda. Jeżeli nie, znalezienie takiej tylnej obudowy nie jest jakimś strasznie skomplikowanym zadaniem. Włącznik wygląda na oryginalny. Jest wskaźnik zapełnienia worka. Tutaj obudowa rączki nie jest popękana. Jest to odkurzacz typu 102B z 1981 roku. Worek w całkiem ładnym stanie. W środku jest troszkę rdzy, ale nie za dużo. Odkręćmy pokrywę. Tak, tutaj znalazłem cały ten brakujący, wyłamany element pokrywy. Ewidentnie doszło do uszkodzenia w transporcie. Ten odkurzacz niestety był zapakowany tylko w folię bąbelkową. Jest to już chyba trzeci odkurzacz, który w jakiś sposób w drodze do mnie ucierpiał. W pierwszej kolejności odkręcę tutaj kable od włącznika i od izolatora, żeby móc zdjąć obudowę i zanieść ją do domu i porządnie najpierw wyczyścić w zlewie, a później skleić. No tutaj widzę, że jeden kabelek od przełącznika sam się odczepił. I jeszcze tutaj jeden kabelek od izolatora. I teraz mogę wyjąć kabel i obudowę mam już wolną. Obudowę silnika udało mi się dosyć dobrze wyczyścić. Wyjąłem wcześniej przełącznik, żeby nie zamógł. Teraz spróbuję poskładać te elementy i skleić je razem. W zasadzie nie powinno tutaj żadnego elementu brakować. Na szczęście jest to już plastik, a nie bakelit, tak jak w starszych odkurzaczach. A plastik jednak jest łatwiejszy w klejeniu. Obudowa została sklejona i schnie, a ja mogę się zająć demontażem kolejnych elementów odkurzacza.
tutaj silnik bardzo mocno przykleił się do amortyzującej go uszczelki z przodu, ale za chwilkę ją oderwę. Mamy silnik. Teraz odkręcę jeszcze izolator, ponieważ chciałbym od niego z kolei odkręcić ten kabel idący do silnika, do kondensatora, żeby móc wyczyścić także tę plastikową część. Dobrze. O. Ten kabelek może sobie spokojnie zostać do włącznika. Te przejdą tu przez ten otworek. Tę część będę mógł teraz także wyczyścić. Cena detaliczna 18 zł. Zauważyłem, że w czasie, gdy siłowałem się z tym silnikiem podczas jego wyjmowania, tutaj odłamał się czy odlutował jeden z kabli idących do kondensatora, ale to nie jest problem. Spokojnie go przylutuję. Sprawdźmy szczotki. Tutaj natomiast z drugiej praktycznie nic nie zostało. To na pewno będzie do wymiany. Zamówiłem szczotki do tego silnika, takich pasujących akurat nie miałem. Muszę na nie trochę poczekać, ale tymczasem wyczyszczę obudowę i pozostałe elementy tego odkurzacza. Skleiłem także już połamaną w transporcie plastikową pokrywę silnika. Ten klej zdążył wyschnąć. Miejsce klejenia jest bardzo gładkie, bo wypolerowałem je papierem ściernym. Najpierw papierem 240, potem 400. Właściwie prawie nic tutaj nie czuć pod palcami. No, niestety sklejałem to na brudnym warsztatowym stole i w miejscach klejenia zostały takie widoczne drobinki kurzu. To jest nauczka, żeby bardziej dbać o czystość, szczególnie właśnie przy takich czynnościach. Wtedy myślę, to klejenie byłoby prawie niewidoczne, ale i tak uważam, że jest całkiem w porządku jak na stan, w którym ta obudowa się wcześniej znajdowała. Zanim zabiorę odkurzacz do czyszczenia, krótko chciałbym Wam opowiedzieć o tym silniku. To jest model Silma RH5500A. W dostępnej w sieci bibliotece cyfrowej Politechniki Śląskiej można znaleźć wydanie zeszytów naukowych z 1975 roku, a tam jest cały artykuł poświęcony właśnie tego typu silnikom. Przeczytam Wam kilka krótkich zdań ze wstępu. Wraz z budową fabryki silników elektrycznych małej mocy Silma w Zagórzu i z zakupem licencji kilkunastu linii technologicznych, polski rynek wzbogacił się o cały szereg różnych typów silników małej mocy. Z ciekawszych rozwiązań na szczególną uwagę zasługują silniki komutatorowe uniwersalne typu RH5500 przeznaczone do agregatów ssących. Porównanie parametrów silników licencyjnych szczególnie korzystnie klasyfikuje silnik RH5500. I dalej w tym tekście znajdziecie szczegółowy opis testów oraz właściwości tego właśnie silnika. Link do wspomnianego dość długiego artykułu zamieszczę na końcu tego nagrania. Produkująca ten konkretny typ silnika fabryka silników elektrycznych małej mocy Silma została założona już w 1969 roku, a jej organizacja, budowa i stopniowe uruchamianie produkcji trwało mniej więcej do połowy lat 70. Wytwarzane tam silniki oparto głównie na licencji Hitachi, tak jak właśnie ten silnik, ale stosowano tam też licencje i technologie z innych krajów zachodnich, m.in. z Włoch, Austrii, Niemiec, Wielkiej Brytanii czy też ze Stanów Zjednoczonych. Wiele ciekawych materiałów archiwalnych dotyczących fabryki znaleźć można w Archiwum Państwowym w Katowicach, a dokładniejszy spis tych materiałów archiwalnych i przy okazji dość szczegółowy zarys historii znajduje się na stronie szukajwarchiwach.gov.pl. Link zamieszczę także w opisie tego filmu. Na razie zostawiam Was z tym silnikiem, a ja pójdę czyścić odkurzacz. Na szczęście w tym nagraniu nie musicie czekać 2 dni, aż dostanę zamówione szczotki.
Odkurzacz całkiem ładnie doczyściłem, korzystając z ładnej pogody i lekkiego wiatru, dosycha sobie teraz w ogrodzie. Za chwilę będę mógł go tutaj przynieść do warsztatu, a ja wykorzystałem okazję, żeby przylutować tutaj te dwa urwane podczas demontażu silnika kabelki do kondensatora. Myślę, że wyszło to całkiem solidnie, nie powinny się odłamać, kiedy będę ten silnik ponownie wmontowywał. Teraz założę nowe szczotki, poczekam, aż obudowa odkurzacza wyschnie po czyszczeniu i za chwilę będę to wszystko składał. Obudowa wygląda już całkiem ładnie, ale chciałbym z nią zrobić jeszcze dwie rzeczy. Chciałbym zabezpieczyć tutaj te miejsca, które były zardzewiałe odrdzewiaczem. Mam taką całą butlę kwasu fosforowego. A po drugie chciałbym spróbować doczyścić rozpuszczalnikiem te pochlapane miejsca jakąś farbą. Trochę odrdzewiacza. Okej, to powinno wystarczyć tutaj. Z drugiej strony właściwie nie ma miejsc, które wymagałyby dalszego zabezpieczania. No i teraz spróbujemy doczyścić tą obudowę. Obudowa w większości miejsc dała się ładnie doczyścić, w niektórych miejscach te ślady farby zostały, ale już nie chcę tego trzeć, żeby nie uszkodzić oryginalnego lakieru. Przyniosłem tymczasem wyczyszczone pozostałe elementy odkurzacza. Między innymi przednią i tą sklejoną tylną obudowę silnika. Odkurzacz mamy przygotowany do zmontowania. Teraz pora na ważną sprawę, czyli założenie nowych szczotek do tego silnika. Zamiast tych zużytych, tutaj zwłaszcza z jednej praktycznie nic nie zostało. Teraz chciałem Wam jeszcze zwrócić uwagę na jedną rzecz, żeby nie ufać rozmiarom szczotek, które wyciągacie z silnika. Ja wyjąłem stąd szczotki o wymiarach 6 na 8 mm. Spójrzcie, one są bardzo luźne. Gdybym chciał założyć takie same, tutaj akurat mam takie szczotki, 6 na 8 na chyba 1,5 cm, zobaczcie, jakie one byłyby luźne. Dlatego zamówiłem takie typowe szczotki do starych odkurzaczy Zelmer o wymiarach 6 na 10 na chyba 32 mm długości. I one tutaj idealnie pasują. Tutaj nie ma żadnych dużych luzów i te szczotki do tego silnika założę. One nadawałyby się, szczotki w tych rozmiarach 6 na 10 na 32 nadawałyby się na przykład też do tego silnika ZZSD typ 300. Druga szczotka. O. Możemy jeszcze sprawdzić, czy te szczotki pełnią swoją rolę, czy nie ma żadnego zwarcia w silniku. Szczotki przewodzą prąd. Silnik w każdym razie nie powoduje zwarcia, nie ma gdzieś kontaktu z obudową, tak jak to było w przypadku silnika ZZSD300.
który pokazywałem w innym nagraniu. Możemy sprawdzić jeszcze tutaj. Tak. Myślę, że można ten silnik założyć do odkurzacza. No i teraz możemy przystąpić do montażu silnika. Najpierw ta podkładka gumowa uszczelniająca i trzymająca silnik z przodu. Teraz montujemy silnik. Tutaj jest góra odkurzacza. Chyba wygodniej będzie zamontować go kondensatorem do dołu, ponieważ będziemy mieć bliżej te wszystkie połączenia. Porządnie osadzamy go z przodu w tej uszczelce. Silnik znajduje się już w obudowie. Teraz dwa elementy. Na silnik nakładamy tą gumową część, która go trzyma i amortyzuje z tyłu. Na tę gumową część, w sumie chyba pozycja jej jest obojętna, na tę gumową część w ten sposób nakładamy plastikową nakładkę. I teraz zakładamy tylną część, plastikową część obudowy silnika. Zakładamy ją w ten sposób, żeby to miejsce przewidziane na śrubę montażową, tędy będzie później wychodził kabel, znajdowało się na dole, czyli to jest góra odkurzacza. I tutaj tymi plastikowymi wypustkami w tej nakładce musimy trafić w tą część, żeby silnik po prostu nie obracał się w obudowie. Kable wyprowadzamy tutaj tym otworem. Okay. Myślę, że to wszystko ładnie tutaj siedzi. Teraz przykręcamy dwiema śrubami plastikową obudowę. W tym celu możemy użyć takich krótszych śrubek, które mamy w komplecie. Dłuższe będą nam potrzebne do czegoś innego. Druga śrubka. Tak to wygląda. Góra odkurzacza, dół odkurzacza. Teraz w tym miejscu mogę zamontować kostkę izolatora. Z jednej strony kostki będzie podłączony ten przewód idący do silnika i drugi przewód idący do włącznika. Z drugiej strony izolatora będą podłączone dwa przewody z kabla zasilającego. Tutaj mam przewód idący do silnika, do kondensatora w silniku. O. One się tutaj tak troszkę wyginają. I teraz taką jedną ze śrubek przykręcam izolator do obudowy. O. Następnie. Ja już to zrobiłem, ale przeprowadzam kabel przez tylną pokrywę silnika. Na kabel w ten sposób nakładam tą gumową osłonkę, którą wcześniej też zdjąłem i wyczyściłem. Będzie to wyglądało później w ten sposób. Kabel w takiej pozycji będę mógł później tutaj przymocować, ale najpierw dla wygody przykręcę te przewody do izolatora. I teraz przykręcamy kabel przy pomocy takiej plastikowej klamerki.
i do tego posłużą nam dwie dłuższe śruby. Pierwsza, druga. O, w ten sposób nawet jeżeli pociągniemy za kabel, on nie zostanie wyrwany tutaj z izolatora. Tak jak wcześniej pokazywałem, to jest dół odkurzacza z kółkami, tutaj mamy górę odkurzacza. No dobrze, teraz musimy połączyć te dwa kable z przełącznikiem. Możemy dla wygody wyprowadzić je najpierw tutaj przez otwór przewidziany na przełącznik. W ten sposób. Teraz możemy je podłączyć do styków w przełączniku. I przełącznik montujemy w obudowie. No i teraz pozostaje już tylko zamknąć pokrywę silnika. Na górze pokrywa trzyma się przez metalowe ząbki wchodzące w tą plastikową część, natomiast na dole przykręcamy ją jedną śrubą tutaj poniżej kabla. W ten sposób wszystko jest solidnie przymocowane. Teraz możemy założyć worek i pokrywę worka. Tutaj ważne, żeby dobrze przylegał. I przednia pokrywa. Po zmontowaniu odkurzacz Zelmer 102B z roku 1981 wygląda całkiem ładnie. Możemy od razu zrobić próbę działania. Działa całkiem ładnie, chociaż przypuszczam, że szczotki jeszcze przez jakiś czas będą wymagały dotarcia, ale jestem z niego bardzo zadowolony. Mam do tego odkurzacza także oryginalny karton, chociaż ten akurat pochodzi od modelu z 1985 roku. Pokazywałem to w jednym z poprzednich nagrań. W tym kartonie otrzymałem paczkę ze znacznie starszym odkurzaczem Elektor z tej samej fabryki. Jeżeli chodzi o historię i klasyfikację tego odkurzacza wśród innych produktów zakładów Zelmer, wydaje mi się, że ten odkurzacz był pod typem modelu Zelmer 5. W każdym razie w znanych mi instrukcjach obsługi odkurzacza Zelmer 5 objęte są także właśnie typy 102, 102B oraz 102i8. Poprawcie mnie proszę, jeżeli się co do tego mylę. Niestety w kronice zakładów Zelmer nie znalazłem ważniejszych wzmianek o tym modelu odkurzacza. Szkoda, bo on był w swoim czasie jednak dość popularny. Nie jestem nawet pewien, w którym dokładnie roku rozpoczęła się produkcja Zelmera 5, czy konkretnie tego modelu 102B. Zakładam, że gdzieś w drugiej połowie, czy pod koniec lat 70. na pewno widziałem taki odkurzacz typu 102B z tabliczką znamionową z 1900
78 roku, chociaż większość modeli 102B, które do tej pory spotkałem, pochodziła faktycznie z połowy lat 80., tak jak ten karton z 1985 roku. Ten odkurzacz, przypominam, po raz kolejny jest z roku 1981. Jest w kronice Zelmera jedno zdjęcie, na którym może być ewentualnie pokazana właśnie jego produkcja przy taśmie montażowej. Niestety fotografia nie jest podpisana i nie ma także daty. Moim zdaniem, choć mogę się mylić, podobny odkurzacz Zelmer widać też na starej fotografii z zasobów Narodowego Archiwum Cyfrowego. Tutaj jest pokazana wystawa w domu handlowym w Krośniewicach w 1977 roku. Co prawda odkurzacz jest tam podpisany jako Zelmer 3, ale wydaje mi się, że nie widać na nim z przodu takiej dużej plastikowej klamry mocowania pokrywy worka na kurz na górnej części obudowy odkurzacza, tak jak właśnie w Zelmerach 3. Natomiast widać chyba niewielkie metalowe mocowanie stosowane właśnie między innymi w modelu 102B, trochę zasłonięte na zdjęciu przez stojącą z przodu sokowirówkę. Chodzi mi o takie mocowanie jak tutaj w tym odkurzaczu. Link do tej fotografii zamieszczę też w opisie tego filmu. Jeżeli znacie ciekawostki dotyczące historii tego modelu odkurzacza, napiszcie proszę w komentarzach, bardzo chętnie dowiem się o nim więcej. Przyznaję, że ja do tej pory interesowałem się głównie odkurzaczami z lat 50., 60., ewentualnie 70. Lata 80. były dla mnie może trochę mniej atrakcyjne, może dlatego, że sam mam z nimi niezbyt dobre osobiste skojarzenia z lat szkolnych, skojarzenia z taką szarością i jednak poczuciem pewnej beznadziei lat 80. Jeżeli chodzi o rok powstania tego odkurzacza, 1981, no to w Polsce kojarzy się on przede wszystkim z wprowadzeniem stanu wojennego 13 grudnia, ale w lutym wprowadzono też kartki, najpierw na mięso, później na masło czy kaszę. W kwietniu ukazał się pierwszy numer tygodnika Solidarność, który mam w moim domowym archiwum. Mam zresztą też numer z 11 grudnia 1981 roku, czyli właściwie opublikowany dwa dni przed wprowadzeniem stanu wojennego. No a z takich weselszych wspomnień, no to właśnie w maju 1981 roku miał premierę kultowy film Miś w reżyserii Stanisława Barei, który dosyć fajnie oddaje realia tamtych czasów. Ja w każdym razie cieszę się, że lata 80., czy w tym przypadku rok 81 minął, a taką i w sumie sympatyczną pamiątką z tamtych czasów pozostał ten odkurzacz Zelmer 102B. Nawet przyznaję, że prace przy tym odkurzaczu trochę mnie przekonały, że warto jednak uzupełnić kolekcję o inne urządzenia z tego czasu, z tego okresu, ale w najbliższych nagraniach, czy w jednym z najbliższych nagrań zajmę się tym, co do tej pory lubiłem najbardziej. Pokażę jeden z wczesnych odkurzaczy Alfa, chyba z roku 1957, także na najbliższą przyszłość zapowiadam powrót do dość odległej przeszłości. Dzięki i do zobaczenia następnym razem.